Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, dziennikarski poker. Afera, która wstrząsnęła Polską, afera, którą wywołał sam zainteresowany, czyli Donald Tusk, nie schodzi z ust Polaków. Niewiele jest tematów takich poza wojną na Ukrainie, które by tak bardzo zaangażowały i spowodowały tak ogromną dyskusję zarówno między nami, jak w internecie, w mediach społecznościowych, no też setki memów. Mamy dzisiaj do czynienia z no, czymś, co chyba trudno jest do końca zdefiniować. Wczoraj prokuratura ujawniła materiały dotyczące zeznań Marcina W., który twierdzi, że synowi Tuska wręczył dla szeroko pojętego Tuska, nie wiem co to ma oznaczać, 600 tysięcy euro łapówki. W wyniku tego miały być jakieś ułatwienia w handlu rosyjskim węglem, a pieniądze pochodziły z jakiegoś tajemniczego funduszu operacyjnego rosyjskiego. Co ciekawe, wcześniej Donald Tusk domagał się ujawnienia, powołania komisji śledczej w sprawie właśnie zeznań Marcina W., który mówił o rosyjskich śladach w obaleniu jego rządu przy pomocy taśm. To może sięgnijmy do źródła. Jest z nami Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy Gazety Polskiej. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Zacznijmy od tego, jak zareagowałeś na to, kiedy Donald Tusk powiedział, że materiały, które ujawniłeś, pochodziły z rosyjskich źródeł. Co masz na ten temat do powiedzenia? No to jest niestety coś, z czego ja mogę się tylko dzisiaj śmiać i uśmiechać, bo tak absurdalna hipoteza przez Donalda Tuska wysnuwana, no jest czymś, co można tylko i wyłącznie położyć na karp jego desperacji i tej desperackiej próby no, znalezienia jakiegoś zahaczenia dla strategii Platformy Obywatelskiej przed wyborami przyszłorocznymi. No, Donald Tusk miał półtora roku, a może inaczej, Platforma Obywatelska miała półtora roku na to, aby tą sprawę wyjaśnić. Donald Tusk obiecywał wyjaśnienie. Przypomnę tylko, że uciekł z Polski do Brukseli, zostawił swoją partię, zostawił swój rząd. W pewnym sensie mówi się, że do tego wygoniłeś z Polski tymi publikacjami. No ja to nie chciałbym naprawdę do tego tak podchodzić, bo cóż, no ja wykonałem swoją dziennikarską robotę tak samo jak koledzy i koleżanki z tygodnika Wprost, bo to co było i powinno być przez nas zrobione, zostało upublicznione. Ja nie miałem żadnych wątpliwości, że te materiały powinny ujrzeć światło dzienne. Nie miałem żadnych wątpliwości, że ich ujawnienie zatrzyma nielegalny proceder nagrywania najważniejszych osób w państwie. No spójrzmy na to z innej strony. Gdyby ta afera nie wybuchła w czerwcu 2014 roku, wówczas ten proceder trwałby dalej. Tych nagrań byłoby dużo więcej. Nie 100 ponad osób byłoby nagranych, ale być może 2-3 razy tyle. No, no może z drugiej strony należy żałować, że te niezwykle ciekawe, fascynujące, intrygujące rozmowy z barwnym słownictwem nie ujrzały światła dziennego, bo sporo dowiedzieliśmy się o życiu politycznym. No. Powiem tak, gdybyśmy tego nie ujawnili, Donald Tusk miałby jeszcze większy problem, bo tykająca bomba, jaką były te nagrania, były czymś, co było doskonałym elementem szantażu. Szantażu najważniejszych osób w 40-milionowym kraju. Ale to ty zamierzałeś go szantażować? Kto miałby go szantażować? No, ci, którzy nielegalnie nagrywali te taśmy. No przecież gdyby doszło do ujawnienia wcześniej tych taśm, no to też ten proceder trwałby krócej. No, trwał długo, trzeba powiedzieć stanowczo za długo. No, sam fakt, że w ogóle miał miejsce, jest czymś skandalicznym. No, ja mogę tylko powiedzieć tyle. No, moim obowiązkiem dziennikarskim było ujawnić te taśmy i bardzo się cieszę, że Sylwester Latkowski, który był wtedy redaktorem naczelnym, nie bał się, nie pękł na tej dziennikarskiej robocie, tylko ujawnił te taśmy, podjął decyzję o tym, żeby te taśmy upublicznić. No, przypomnę tylko, że wcześniej były redakcje, które tych taśm upublicznić nie chciały. Strasznie żałuję, że moja tego nie dostała. No, ale trudno, może następnym razem.
Wróćmy. Tu jednak jeszcze chciałbym się odnieść do tego wątku rosyjskiego, bo on jest bardzo tutaj istotny w tej całej sprawie. Ja pamiętam od samego początku, Donald Tusk próbował narzucić narrację, że ten scenariusz, który doprowadził do ujawnienia afery taśmowej, jest pisany celnicą. No tylko, że półtora roku wszystkie służby specjalne nadzorowane przez rząd Platformy i PSL-u, ja podkreślę wszystkie, od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, przez nawet Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, nie robiło nic innego wówczas, tylko zajmowało się wyjaśnieniem afery taśmowej i jednym z kluczowych wątków było podsłuchiwanie i nielegalne inwigilowanie dziennikarzy, w tym mnie i moich kolegów i koleżanek z Tygodnika Wprost, tych wszystkich, którzy gdzieś w tej sprawie się pojawili, od razu byli w tą machinę dzisiaj wówczas wciskani. A dzisiaj Donald Tusk twierdzi, że no, z jakiegoś powodu, opierając się na, no, w mojej ocenie, bardzo wątpliwej prowiniencji zeznaniach, stawia tezy, które nigdy nie powinny zostać postawione przez polityka racjonalnego, przez polityka odpowiedzialnego, który doskonale wie, że żadne rosyjskie służby za tym nie stoją. Żadni Rosjanie. No właśnie, tylko... o to chciałem zapytać. Ja rozumiem, że istnieje tajemnica informatora, ale czy na jakimkolwiek etapie twojej pracy z tymi taśmami, czy z tymi dokumentami dotyczącymi taśm, miałeś jakiekolwiek przekonanie czy wrażenie, że coś mają z tym wspólnego rosyjskie służby, że to może być takie źródło? Nie miałem nawet cienia wątpliwości, że mogły za tym stać jakiekolwiek rosyjskie, czy służby, czy w ogóle pojawiłby się tam jakikolwiek rosyjski wątek poza tym, kim był Marek Walenta, tak? Czyli handlarzem węglem. I to jest jedyny wątek, który później pojawił się i był na różne sposoby przez Donalda Tuska i jego ministrów, przedstawicieli, czy sympatyków, czy sympatyzujące z nim media przedstawiane jako coś, co było kluczowe. No ja powiem tak. Jeśli ma się pełnię narzędzi do wyjaśnienia tej sprawy, a tak przez półtora roku takie pełną gamę narzędzi do wyjaśnienia tej sprawy posiadał rząd Platformy i PSL-u, no to ja sobie nie wyobrażam, że gdyby tam był nawet cień wskazujący na to, że za aferą taśmową stoją Rosjanie, nie zostałoby to ujawnione. Tym bardziej, że jeszcze jeden argument jest w tej całej narracji Donalda Tuska, no, takim koronnym dowodem, że Donald Tusk liczy na to, że ludzie albo nie pamiętają afery taśmowej, albo po prostu są naiwni, żeby nie użyć jeszcze bardziej brutalnego słownictwa. Przecież blisko rok po ujawnieniu przez Tygodnik Wprost afery taśmowej, tych nagrań z Sowy i Przyjaciół i z restauracji Amber Room, pułkownik Dariusz Łuczak, który stał na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, otrzymał awans generalski na stopień generała brygady z rąk Bronisława Komorowskiego, ówczesnego prezydenta. No to proszę sobie teraz wyobrazić, no to jak to wszystko dzisiaj czytać, skoro z jednej strony Donald Tusk mówi, że cała afera była pisana rosyjskim alfabetem, a człowiek, który jest no, de facto tym nadzorującym, kontrwywiad, no bo cywilny kontrwywiad znajduje się w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dostaje awans na generała. No to jeśli dzisiaj Donald Tusk twierdzi, że no, stoją rzekomo za aferą taśmową Rosjanie, no to jaką to wystawia dzisiaj opinię szefom służb specjalnych, współpracownikom Donalda Tuska, Bartłomiejowi Sienkiewiczowi? No, jeszcze raz powiem, w ciągu półtora roku można było wyjaśnić wszystko, a ja wiem doskonale, że wszystkie narzędzia były przez służby specjalne wówczas używane, bo sam zapoznawałem się ze ściśle tajnymi aktami dotyczącymi mojej inwigilacji nielegalnej, prowadzonej między innymi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, gdy kierował nią generał Piotr Pyter. I doskonale wiem o tym, że gdyby cień wątpliwości pojawił się wówczas, ten cień wątpliwości byłby przez Platformę wykorzystany właśnie do tego, aby taką wówczas hipotezę podbić dowodami. No takich dowodów po prostu nie ma. No to są bzdury. A zeznania Marcina W., do których naprawdę trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, bo to jest człowiek, na którym ciąży bardzo wiele zarzutów. Człowiek, który jest umoczony w bardzo dziwne, wątpliwe interesy, który miał bardzo niejasne kontakty z Rosjanami. No, rozgrywa dzisiaj temat, a może inaczej, ktoś rozgrywa jego zeznaniami ten temat. Jeśli no dobrze, ale to też jest fascynujące, no bo Newsweek publikuje tekst, który... No ma mocno uderzyć w PiS, tak? Czyli że
Ty wziąłeś taśmę od Rosjan, może wiedząc o tym, może nie wiedząc, bo byli jacyś pośrednicy. I Rosjanie pomagają obalić rząd Donalda Tuska. Nie wiem, czemu akurat mieliby obalać najbardziej prorosyjski rząd chyba po 1989 roku, ale próbują obalać rząd Donalda Tuska. I jedynym dowodem są zeznania Marcina W., które Donald Tusk podnosi do rangi bardzo wiarygodnych. Tak? Chce komisję śledczą, chce trzęść życiem politycznym w Polsce ze względu na zeznania Marcina W., bo to jest jedyny dowód Newsweeka w tej sprawie. No ale tu są dwa elementy, bo przecież gdyby zakładając, że dostałbym te taśmy od kogokolwiek związanego z Rosjanami, to czy widzowie nasi wyobrażają sobie, co by zrobili przedstawiciele rządu Platformy i PSL-u, szefowie służb, gdyby był cień na to jakikolwiek dowodów, cień nawet. No przecież ja byłem inwigilowany przez półtora roku. Moja rodzina była prześwietlana, moi dziadkowie byli prześwietlani. Już nie będę wspominał, kto jeszcze przypadkiem był prześwietlany. No, w przypadku Donalda Tuska sprawa dziadka jest drażliwa, jak wiemy, więc może to z rozpędu. No, włos na głowie się jeży, jakbym opowiedział widzom, kto był jeszcze przy okazji inwigilowany, w jaki sposób i kto brał w tym udział. No niestety, ze względu na to, że były to materiały ściśle tajne, ja się z nimi zapoznawałem jako osoba poszkodowana. No dzisiaj, gdybym o tym opowiedział, bardzo szybko mógłbym usłyszeć zarzuty. Mogę tylko powiedzieć tyle. Skala tego, w jaki sposób ja byłem prześwietlany, może tylko świadczyć o tym, że gdyby był cień wątpliwości, że na przykład, tak jak właśnie co niektórzy gdzieś wypisują w mediach społecznościowych, że dostałem na przykład te taśmy rzekomo od Rosjan, no to czy ktokolwiek sobie wyobraża, żeby Platforma, Donald Tusk czy Bartłomiej Sienkiewicz, czy ktokolwiek inny o tym nie poinformował już dawno opinii publicznej? No przecież to jest absurd. Ta gra tą rosyjską piłką to jest taka naprawdę straszna. No właśnie, gra, bo Donald Tusk strzelił gola rosyjską piłką, ale chyba strzelił sobie. No bo te zeznania Gazeta Polska opublikowała dwa lata temu. Już dwa lata temu mówiliśmy o zeznaniach Marcina W., zresztą delikatnie ostrzegając, że nie jest to przesadnie wiarygodny człowiek. I wtedy właśnie ze względu na niezbyt wysoką wiarygodność Marcina W., mało osób się tym przejęło. No, my też zachowaliśmy pewien dystans w tej sprawie. I Donald Tusk sam kilkadziesiąt godzin temu podniósł zeznania Marcina W. do najbardziej wiarygodnych. Przecież on wiedział o publikacji Gazety Polskiej, bo jego syn na przykład się tam wypowiadał w tym tekście. To z jakiego powodu nagle Donald Tusk, wiedząc, że istnieją takie zeznania, podnosi wiarygodność kogoś, kto go oskarża o jedno z najcięższych przestępstw, jakie może dopuścić się polityk, tak? Korupcji i to jeszcze, która doprowadza do zagłady polskich kopalń, bardzo wielu, tak? No bo żeby wpuścić rosyjski węgiel, trzeba było zamknąć ileś kopalń. Potem jego następczyni, pani Kopacz, kazała strzelać do górników, prawie gumowymi kulami, ale jednak strzelano do nich, bo się burzyli przeciwko tej polityce. No i w rezultacie dzisiaj tych kopalń brakuje, tak? Bo jak zamknęliśmy rosyjski węgiel, dla którego zrobiono tu miejsce, to brakuje kopalń. To z jakiego powodu Donald Tusk autoryzuje tak potwornie obciążającego zeznania? No i to jest chyba kluczowe pytanie, na które tylko Donald Tusk zna odpowiedź, bo to było coś, co tak jakbyśmy używali tego futbolowego, ulubionego języka Donalda Tuska, no Donald Tusk strzelił sobie takiego katastrofalnego samobuja, takiego kompromitującego, który doprowadził do sytuacji, w której jego wiarygodność przede wszystkim została podważona. No bo dzisiaj, jeśli wszyscy wiedzieli, naprawdę wszyscy, którzy zajmowali się aferą taśmową, wiedzieli, że wiarygodność Marcina W. budzi bardzo poważne wątpliwości. On zeznawał coś, później się z tego wycofywał, potem dodawał do tego różne fakty. No naprawdę, ktoś, kto tylko trochę zajmował się tą sprawą, doskonale wie o tym, że jego wiarygodność Marcina W. jest naprawdę bardzo poważnie, no, ma bardzo poważne luki w tej jego opowieści. Chociaż no, ja muszę przyznać, że te zeznania, patrząc na ich faktografię, patrząc na zdarzenia wokół tego, co się działo, wyglądają dosyć wiarygodnie. Ja bym był bliski dania im wiary, chociaż, no mówię, no, sam zeznający przesadnie wiarygodny nie jest, ale patrząc na chronologię choćby. Wejdę w słowo. To, co jest w tej sprawie najbardziej istotne. Jeśli te zeznania zostały złożone bodajże w 2017 albo 2018 roku. On przez kilka razy był przesłuchiwany w tej sprawie.
Tak, ale te konkretne zeznania dotyczące tej rzekomej, gigantycznej łapówki dla syna Donalda Tuska. Te zeznania były właśnie w latach 17-18 składane. Czyli dzisiaj mamy 2022. A w 2020 Gazeta Polska ujawniła ten protokół przesłuchania. No to powiem tak, gdyby prokuratura miała dowody na to, że tak faktycznie było, to mówilibyśmy nie o Michale Tusku, tylko o Michale T. Nie o Donaldzie Tusku, tylko Donaldzie T. I obydwaj panowie mieliby bardzo poważne zarzuty postawione. Stąd dzisiaj, jeśli mówimy o tak długim okresie czasu, w którym prokuratura weryfikowała te zeznania, bo ja tylko powiem o jednej rzeczy. W mojej ocenie, kiedy ja czytałem te zeznania, miałem wrażenie, że były to zeznania składane do afery korupcyjnej, czy do tego wątku dotyczącego nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu, a konkretnie sprzedaży przez spółki Skarbu Państwa akcji Ciechu nieżyjącemu już miliarderowi Janowi Kulczykowi. Więc ja mogę powiedzieć tylko tyle. W mojej ocenie prokuratura wykonała robotę, weryfikując te zeznania przez te ostatnie kilka lat. I to, co zostało potwierdzone, to pewnie jest elementem śledztwa. To, co nie jest potwierdzone, to jest właśnie tym, o czym my dzisiaj mówimy. No bo proszę sobie wyobrazić, no przecież gdyby Zbigniew Ziobro miał dowody na to, a tym bardziej nagranie, że Michał Tusk wziął łapówkę, no przecież ten Michał Tusk już dawno miałby zarzuty postawione. Ale niestety Donald Tusk wywołał sam coś, co można powiedzieć jest politycznym samobójstwem, bo sam naraził siebie, swoją rodzinę, no właśnie na te absurdalne zarzuty, o których wszyscy wiedzą, że są absurdalne. Ale w momencie, kiedy Donald Tusk podniósł Marcina W. do rangi niemal świadka koronnego, który mówi o rzeczach tak nieprawdopodobnych, że to jest bardzo ważne i istotne, no to dzisiaj proszę bardzo, niech Donald Tusk tłumaczy się, czy wkładał rękę do tej reklamówki z Biedronki i gdzieś liczył, czy faktycznie jest tam 600 tysięcy euro, czy też nie. No to są pytania, na które Donald Tusk musi dzisiaj odpowiedzieć, no bo nie można wybiórczo traktować zeznań Marcina W. Albo te zeznania są wiarygodne, albo nie. Bo my możemy im nie dawać wiary, ale jeśli Donald Tusk dał im wiarę, to miał jakiś ważny powód. Może doszedł do wniosku, że ten człowiek wcześniej mówił prawdę, tak? Czyli że zeznania są poważne, tak? Że może w tej sprawie nie kłamał. No bo z jakiegoś powodu dał im wiarę. Musimy niestety kończyć. Bardzo dziękuję dziennikarz śledczy Piotr Niszczor, dziennikarz Gazety Polskiej, który ujawnił taśmy, które tak strasznie zdenerwowały Donalda Tuska, że sam siebie oskarżył o korupcję. Znaczy, tak pośrednio. Bardzo dziękuję. Bardzo dobre podsumowanie. Dokładnie tak to było. Samo oskarżenie. Bardzo dziękuję. A już za chwilę Marek Ast i Michał Gramatyka będą dyskutować o tej samej sprawie. Zapraszam za chwilę po przerwie.